Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym epizodzie postanowiłem porozmawiać z Wami o tym, w jakim świecie chcemy żyć. I zadać Wam pytanie, w jakim świecie chcesz Ty żyć? Czy chcesz żyć w Polsce, Kaczyńskiego, Tuska, Rydzyka, innych polityków? Czy w świecie, w którym. Kontaktujemy się z cywilizacjami pozaziemskimi, eksplorujemy wszechświat, mamy dostęp do płaszczyzny duchowej, eksplorujemy odmienne rzeczywistości, inne wymiary, przynosimy z nich technologie, przynosimy z nich inspiracje, dowiadujemy się o własnych powiązaniach z kosmosem, z wszechświatem, z naszą gwiezdną rodziną, z innymi cywilizacjami, z naszymi wcieleniami wcześniejszymi, które odbywaliśmy. W tychże innych światach. I dowiadujemy się i wiemy o tym, że jesteśmy duszą, istotą, która ma za sobą bogatą historię i była w różnych miejscach i możemy kształtować swoją rzeczywistość i wybierać dzisiaj, tu i teraz taką, jaką chcemy. Dwie odmienne, w pewnym sensie, wizje. Z jednej strony możesz wybrać. Bycie skoncentrowaną osobą na problemach związanych z polityką, problemach związanych z gospodarką, problemach związanych z oszołomami u władzy, problemach związanych z tym, że osoby, które reprezentują religię w ogóle się do tego nie nadają i są anty, anty po prostu duchowe w pewnym sensie. To wszystko istnieje. To wszystko istnieje, to jest. Rzeczywistość przygnębiająca, ponura, szara, e, pełna złych, negatywnych rzeczy istnieje. I rzeczywistość pozytywna, która jest barwna, rozwijająca, stymulująca, sprawiająca, że chce nam się żyć, że e, czerpiemy z tego. Natchnienie, czerpiemy z tego energię, to daje nam po prostu powera i mamy nowe pomysły, czerpiemy z tego idee, pomysły. E, możemy się dzięki temu rozwijać. To też istnieje, to jest do dyspozycji. Tylko, że bardzo trudno mieć jedno i drugie. Oczywiście nie będę tutaj Was zachęcał stricte do ignorowania jakiejś części rzeczywistości. Tak, zupełnie, bo żyjemy w tym świecie, w jakim żyjemy, i żeby lepiej kształtować przyszłość, powinniśmy w jakiś sposób nie zapominać o tym, co wokół nas i e, reagować na to w sposób konstruktywny, robić z tym rzeczy jakieś pozytywne, konstruktywne, wymyślać nowe, nowe ścieżki, nowe idee. Jeżeli coś jest niefajnego, proponować lepsze rozwiązanie. Jeżeli coś nam się nie podoba, Zrobić coś lepszego, ale musimy wiedzieć o rzeczach, które nam się nie podobają, żeby zrobić często coś lepszego, bo musimy mieć punkt odniesienia. Uczmy się od tego, co nam nie odpowiada, i dzięki temu rozumiemy lepiej, co nam odpowiada i czego chcemy. Prawda? Natomiast nie da się przebywać w świecie, który uznajemy Stwierdzimy, że rzeczywistość jest zła, pełna skorumpowanych, złych polityków, pełna e, e, złego kleru i z, złych innych rzeczy. I żyć tym na co dzień, przemielać to w sobie, e, mówić w kółko o tym, rozsiewać o tym informacje, przestrzegać. E, z tym przestrzeganiem jest, słuchajcie, pewien problem. Z jednej strony oczywiście przestrzeganie jest czasami ważne, ale już myślę, że generalnie wszyscy chyba wiedzą o, o tych problemach. Kto ma wiedzieć, ten wie. A kto chce je ignorować, to już je ignoruje i to nie, po, nie pomoże nasze ponowne mówienie o tym samym. Natomiast problem jest taki, że przestrzeganie i mówienie o takich rzeczach często jest przedłużeniem ich działania sprawieniem, że one wchodzą w życie osób, które nic z tym nie miały wspólnego, wziął życie bardzo fajnie, konstruktywne, pozytywne i nagle dostają kolejnego newsa o tym, że zły przemysł, taki, taki robi to i to i, i coś się złego stanie. O ile jest to informacja, która nam może pomóc wybrać lepiej, to super, ale można ją też podać w taki sposób, który jest po prostu bardziej konstruktywny niż wywołujący generalnie w pierwszym odruchu strach, bo strach blokuje i strach kreuje w tym sensie, że otwiera ścieżki rzeczywistości strachu. Mówiłem w poprzednim materiale o podróżowaniu między, podróżowaniu między rzeczywistościami, między częstotliwościami, które są związane z alternatywnymi w pewnym sensie Wersjami rzeczywistości naszej własnej, po której się poruszamy. I każda emocja, każde uczucie, które w sobie mamy, ono otwiera przed nami inne ścieżki. Możecie to łatwo zauważyć. Kiedy macie czasami taki dobry dzień, że jesteście macie pozytywny flow, to Wam się wszystko udaje i generalnie macie energię, i jeszcze więcej fajnych rzeczy się pojawia, prawda? A jak macie czasami dzień taki fatalny, macie doła itd., to jeszcze, się, jeszcze coraz, coraz jakieś kolejne problemy się pojawiają. To nie wyszło, to się coś źle podziało, itd., itd., i po prostu jest jakaś taka negatywna pasa. To jest związane z częstotliwością, którą w sobie aktualnie mamy. I emocje i rzeczy, na które się koncentrujemy. Mają bezpośredni wpływ na te częstotliwości, które w sobie mamy. W związku z czym, jeżeli żyjemy przeżywaniem kwestii złego NWO, złych kosmitów, złych księży, złych innych rzeczy i złego przemysłu farmaceutycznego i złego, złej polityki, wszystkiego złego, to jaką my możemy mieć wtedy częstotliwość? I jaką rzeczywistość możemy eksplorować, jaką rzeczywistość też możemy kreować, jaką energię mamy do, do kreowania. No chyba zauważacie, że energię związaną ze strachem, ewentualnie może się w nas pojawić agresja, która jest pochodną strachu, ale jest mało konstruktywną energią, mało... Są lepsze rzeczy, żeby coś zmienić niż poprzez wkurzenie się i, i tak dalej, prawda? W związku z czym... Musisz zdecydować, jakim informacjom będziesz poświęcać uwagę. Czy będziesz zasilać swoje, swoją świadomość? Jesteśmy częścią wszechświata. Ten wszechświat jest zamieszkały przez wiele cywilizacji, które mogą nam pomóc i często chcą nam pomóc. Mamy swoich duchowych opiekunów. Jesteśmy duchową istotą, e, nieśmiertelną duszą, która ma za sobą wiele różnych doświadczeń, wiele różnych cieleń, i możemy do tego sięgać również dzisiaj, nawet i możemy z tego skorzystać. Możemy eksplorować alternatywne linie rzeczywistości, dowiadywać się z nich różnych rzeczy i przynosić z, z nich wiedzę, która wzbogaci nasze życie tu i teraz, przynosić dosłownie pomysły, technologie, rozwiązania. Ideę. Możemy się otaczać pozytywnymi istotami duchowymi, możemy e, rozszerzyć naszą świadomość do eksplorowania przeszłości, e, alternatywnych e, wersji rzeczywistości, alternatywnych przyszłości, przeróżnych rzeczy. Możemy skupić się na tworzeniu nowej zupełnie jakości jako społeczno społeczność i społeczeństwo. Możemy zebrać wokół siebie. Osoby, które podobnie myślą i zacząć z nimi wspólnie coś budować, możemy bardzo dużo, ale nie możemy wszystkiego naraz zrobić. Nie można być wkręconym w negatywne emocje i emanować jednocześnie miłością i spokojem. Nie da się, ponieważ nasz umysł ma określoną pojemność, i, i doba ma określoną ilość godzin. I My nie jesteśmy nigdy, zauważcie, że nie jesteście wszystkiego na raz w stanie zrobić. No nikt nie jest, prawda? Jest tyle rzeczy różnych, którym można byłoby poświęcić uwagę i czas, ale musimy z tego coś wybierać. To jest nasza rola: wybieranie, wybieranie, co wybieramy, co będzie dzisiaj moim, moim działaniem, moim myśleniem, itd. Prawda? I skoro mamy tylko określoną pulę czasu i pojemności też umysłu na takie rzeczy, to musimy, powinniśmy przesunąć nasz punkt skupienia w kierunku tych rzeczy, które są pozytywne, rozwojowe i budują w nas częstotliwość, która pozwala nam surfować między tymi różnymi wariantami i zdarzeniami i dostrajać się do pozytywnych, fajnych synchroniczności, do rzeczy, które nam pomogą, pojawią się dobre zbiegi okoliczności dla nas. I aby tak się działo, Musisz zasilać, aktywnie zasilać to, tą rzeczywistość w swoim umyśle. Czyli musisz się stykać z rzeczami, które o tym mówią i które to prezentują, bo my się na co dzień stykamy z różnymi rzeczami, prawda? uczestniczymy w społeczeństwie i tak dalej. No i tych, tych rzeczy mniej fajnych, no i jest. Sporo, nawet jak nie oglądasz telewizji, ja nie oglądam telewizji, prawie już nie czytam wiadomości internetowych, w sensie już nie wchodzę na portale typu onety i neonety. Kiedyś to robiłem, bo tam też jest masa negatywności. Ale jednak mam znajomych, prowadzę aktywność społecznościową na takich portalach jak Facebook i tak dalej, YouTube i tak dalej, i siłą rzeczy. Tykam się z tym, co tam inni wrzucają, i jak tam są różne rzeczy, po prostu też negatywne, to żeby utrzymać swoją wysoką częstotliwość, to musimy zrobić coś, co przeważy i zasili pozytywne elementy. To może być książka inspirująca, to może być oglądanie, słuchanie inspirujących rzeczy na YouTube, chociażby. To może być przeczytanie artykułu, który przedstawia taką rzeczywistość, która buduje w nas wysoką, dobrą częstotliwość, itd., itd. Nasze działania oczywiście powinny nie ograniczać się do tego, żeby tylko słuchać, biernie chłonąć to jest już dużo, to jest ważne ale również potem wykonywać kroki, żeby tą drogą iść. Stosować te techniki, medytować, robić odpowiednie wizualizacje, wykonywać techniki, które związane są z naszym realnym wykonywaniem. Pozytywnych rzeczy w życiu, czyli na przykład pomóc komuś, wesprzeć go, e, zainspirować, dać jakiś po prostu pozytywny e, bodziec do wszechświata, do świata otaczającego i żyć tym, mieć takie życie, które napędza pod pozytywne rzeczy. Kto komuś pomożemy, ktoś się uaktywni pozytywnie dzięki temu, podbudujemy go, to on po prostu będzie też emanował wdzięcznością i radością. Możemy wykonywać nawet najdrobniejsze, czasami pozornie rzeczy, typu napisać miły komentarz, czy w jakikolwiek sposób inny napisać komuś prywatnie wiadomość miłą, dobrą, bo nawet jeżeli robimy coś takiego niby dla kogoś, prawda, komuś wyślemy prywatnie bardzo miłą, fajną wiadomość, to my to robimy w pewnym sensie dla siebie, ponieważ my do swojego życia wtedy wprowadzamy tą rzecz. Wprowadzamy to, że stworzyliśmy realnym działaniem, nie tylko w swoim umyśle, ale napisaliśmy to, wykonaliśmy to manualnie, wykonaliśmy to w świecie fizycznym. Wprowadziliśmy dobrą, fajną wibrację, dobrą rzecz. I to sprawia, że nasza własna rzeczywistość wokół zaczyna się wokół tego. Formatować sprawia, że ta rzeczywistość staje się coraz bardziej taka, coraz więcej tego jest. Im więcej naszego takiego działania pozytywnego, tym więcej tej rzeczywistości lepszej wokół nas. I podczas gdy jedni będą mieli do, doświadczenie życia stricte negatywne, będą się dusić w, w problemach związanych z polityką, w problemach związanych z, z, z klerem, z pro, związanych z, przez różnymi innymi rzeczami. To ktoś inny będzie wiódł życie naprawdę fajne. Fajne, przyjemne i dobre z punktu widzenia konstruktywnego, czyli takie życie, które będzie otwierało i kreowało lepszą rzeczywistość. Będzie przyciągało i będzie dostrajało jego samego oraz osoby wokół niego, bo każdy z nas oddziaływuje na osoby wokół nas, osoby, z którymi wchodzimy, wchodzimy w interakcję. Będzie ta, będziemy w ten sposób przenosić tą naszą naszych bliskich do tej lepszej, fajniejszej wersji rzeczywistości. Każdy z nas jest takim przewodnikiem i przewoźnikiem takim, takim, takim haronem, takim, takim przewoźnikiem przez pewną mistyczną rzekę, gdzie my, zmieniając siebie na lepsze, oddziaływujemy na otoczenie również i pomagamy tym, którzy są wokół nas, pośrednio również ułatwiamy im, Dokonanie w nich samych tej, tej zmiany i dostrojenie się do tej wyższej częstotliwości i, i tworzymy e, taką, e, podróżujemy w kierunku tej pozytywniejszej wersji rzeczywistości. I zawsze tak będzie, tutaj się nie zmieni to, że będą rzeczywistości, części rzeczywistości negatywne, niefajne i one będą, bo do, one będą istnieć dopóki będą ludzie. I istoty, które będą chcieli, chciały w tym uczestniczyć i które wybiorą uczestnictwo w tym. A ponieważ jesteśmy bardzo zróżnicowani, to część będzie to wybierać nadal, prawda? A to będzie. Ale jednocześnie może być coś innego, coś lepszego. I my możemy to zasilać. I żeby to się działo, to my musimy to aktywnie zasilać. My nie możemy czekać. Aż ktoś coś zrobi, a sami po prostu tylko ciągle narzekać i przeżywać i wzmacniać negatywną wersję rzeczywistości. Tylko nasza rzeczywistość zmienia się wtedy, kiedy my zmieniamy się i dostrajamy się do tej wersji bardziej pozytywnej. I tutaj zachęcam Was po prostu, wspierajcie dobre rzeczy i obserwujcie. Bo wiele, niestety, ta społeczność, powiedzmy, alternatywna, ezoteryczna, parapsychologiczna, new ageowa, jakkolwiek ją nazwać, stała się niestety przepełniona toksycznością w wielu miejscach. Jest wiele miejsc, powtarza w kółko i ładuje news za newsem, news za newsem. O tym, że świat jest zły. No to jaki ma być świat, jeżeli oni wzmacniają cały czas: świat jest zły, świat jest zły, świat jest zły? No, no jaki i dla, dla tych osób, które odbierają to, jaki ma być ten świat inny? Tylko z, będzie taki, jaki, jaki strumień energii dostają, jaki strumień informacji dostają. Po prostu tak jest. Tak się prze, przemieszczamy między rzeczywistościami. I osób, które narzekają i są e, toksyczne, też na różnych grupach dos, dyskusyjnych, agresywne, Ktoś coś innego tylko powie, pomyśli, to zaraz jest jakiś taki atak, że albo że się nie zna, albo że jest najczęściej to jest w ogóle agentem w ogóle tych złych, bo jeżeli, jeżeli myśli inaczej, to jest agentem tych złych, oczywiście. I zauważcie, ile tego jest. Trzeba, z tym, z, trzeba coś z tym zrobić konstruktywnego. W sensie, po pierwsze, nie wspierać takich miejsc, nie zasilać ich swoją osobą w ogóle, najlepiej tam nie być i jeżeli jesteśmy gdzieś, to aktywnie robić rzeczy, które wzmacniają dobrą wersję rzeczywistości, czyli aktywnie, pozytywnie komentować, porozmawiać z kimś pozytywnie, wesprzeć coś, czy to finansowo, czy to, czy to innym działaniem, po prostu polecić i tak dalej. Jest cały spektrum rzeczy, które możemy zrobić. Od drobnych kroczków, typu jakiś tam like po. Po zrobieniu czegoś dużo więcej i naprawdę nie trzeba dużo do tego, żeby bardzo dużo zmienić na lepsze. Czasami jedna osoba jest w stanie tak komuś pomóc, robiąc coś dla siebie drobnego. A coś, co okazuje się bardzo duże dla tej osoby, która pomaga, że ta osoba, która pomaga, potem nagle robi też inne fajne, fajne rzeczy i się to fajnie rozchodzi i jest efekt pozytywnej takiej fali i efektu motyla pozytywnego. I trzeba o tym bardzo teraz wiedzieć i zwracać uwagę, ponieważ zauważyłem, że społeczności alternatywne dały się porwać i jest kolejno, fala za falą. Wcześniej było złe GMO, złe to tamto siamto, teraz jest kwestia szczepionki, nas załatwią, to tamto siamto. No słuchajcie, jeżeli dostroimy do, umysł do tego, że nas załatwią, to nas załatwią. A jak dostroimy umysł do tego, że jesteśmy ponad to, to będziemy ponad to. Częstotliwość, którą mamy w sobie, jest kluczowa. I Częstotliwością odpowiednią mnisi, szaolin i różne tego typu postacie historycznie czasami potrafili spożyć truciznę, i, i nic nie było, bo po prostu mieli tą częstotliwość w sobie, która pozwalała im po prostu odpowiednio sobie z tym poradzić. A jeżeli będziemy, a z drugiej strony, z drugiej strony jeżeli ktoś uwierzy, że spożył truciznę. To nawet jeżeli nie spożył, to, to się po prostu pochoruje, bo tak działa nasz umysł, że on bezpośrednio znajduje potem odzwierciedlenie w ciele. Czyli jak uważamy, że świat nas załatwia i, i że, że po prostu inni zadecydują o tym, to inni zadecydują o tym, bo tak uważamy. Jeżeli my będziemy wybierać to, jacy chcemy być, i będziemy po prostu to realizować, to nieważne, co zewnętrznie będzie się działo, bo my będziemy utrzymywać wysoką częstotliwość wewnętrzną i ta wysoka częstotliwość przełoży się na nasze jestestwo również fizyczne tu i teraz. A więc w jakim świecie chcesz żyć? Wybierz dziś i realizuj to swoimi działaniami, aktywnie realizuj to. To, w jakim świecie, w jakiej rzeczywistości wybierasz być. To, jak będziesz działać, jak będziesz myśleć, to będzie Twoja rzeczywistość, to będzie rzeczywistość, która będzie coraz bardziej Cię otaczać. I tak się dzieje cały czas teraz i będzie się działo jeszcze bardziej, im bardziej będziesz wybierał rzeczywistość określoną. Świadomie. To wszystko dzisiaj. Łapka w górę pod filmem, komentarze mile widziane, chociażby dla statystyk i dlatego, żeby algorytm YouTube'a zauważył, że kogoś interesuje ten film. Możecie zawsze moje filmy komuś wkleić, polecić, gdzieś tam na wallu się udostępnić. To jest również bardzo pomocne. Zachęcam koniecznie do bywania na stronie w Centrum wcentrumrozwoju.pl, ponieważ YouTube to jest dla mnie dodatkowa rzecz do tego, co, co robię na, właśnie w Centrum Rozwoju, czyli w... Centrum Rozwoju, od się zaczyna w centrumrozwoju.pl. Tam jest spektrum moich y, różnego rodzaju artykułów, kursów i tak dalej. Warto być, warto bywać. Teraz również serdecznie zapraszam na stronę Gwiezdnaambasada.pl, o ile interesują Was tematy kosmiczne i o ile jesteście otwarci na tematy pozytywnych, inspirujących kontaktów z cywilizacjami pozaziemskimi. To jest stricte dla takich osób, którym nie trzeba tłumaczyć, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, tylko rozumieją to i chcą z tego korzystać. Więc Gwiezdnaambasada.pl to jest takie miejsce. I do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.